Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I wow, kupiłem sobie Ferrari LaFerrari. Aż, jest to fajne auto. Kupiłem sobie je dlatego, bo zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Zupełnie jak wcześniej McLaren P1, którego jeszcze nie kupiłem. Zrobiło na mnie niesamowite wrażenie na jakiejś tam próbie, gdzie można było właśnie się tym samochodem przejechać. Przede wszystkim bardzo mi się podoba z wyglądu, a jeszcze bardziej mi się zaczęło podobać, jak po prostu zacząłem nim jeździć. Chociaż troszeczkę mam problemy z opanowaniem na zakrętach, to i tak jest niebo lepiej niż w przypadku Koenigsegga Agery, którą miałem niedawno i którą nie udało mi się sprzedać, bo tu nie można sprzedawać aut. Damn it! Tylko straciłem całą kasę. Mogłem coś jeszcze z tą Agerą pokombinować, no ale wyszło jak wyszło, trudno. W każdym razie mam teraz LaFerrari. Jest to wspaniały samochód. Trzeba troszeczkę tutaj, no, jak mówiłem, na zakrętach. No nie, jest problem, że trzeba tak powoli, bo potrafi dupkę zarzucić. I tu trzeba naprawdę uważać. Wow, już sporo punktów zarobiłem od takiej hardkorowej jazdy, jaką wam prezentuję. Tu mam jakiegoś gościa. Aha, robię cały czas zdjęcia tych samochodów różnych, poukrywanych gdzieś tutaj. Tych unikalnych, żeby dostawać oczywiście kasę. Wow! Już od tej jednej jazdy zdobyłem poziom, nieźle. Samochód. Woo! Dodge Charger RT, proszę bardzo. Dobra, mamy tutaj tego typa. Myślę, że dam sobie z nim radę, to jest driver o dużych umiejętnościach. Ale moje Ferrari jest również świetne i wiecie co? Ono jest w klasie chyba S1 albo S2, nawet nie wiem, mogę sprawdzić. S2, sorry. I jest już takie szybkie, tak fajnie mi się nim jeździ, że ja absolutnie nie zamierzam nic z nim robić, nic w nim zmieniać. Jedyne popatrzę, jakie są tutaj części wizualne, chociaż podejrzewam, że ich dużo nie ma. Ej, what the fuck, gdzie ja pojechałem? Ach. Dobra, jakoś wybrnąłem. A ty spadaj mi z tym, z tą pierdziawką. No. No i zwyciężyłem. Natomiast dzisiejszy odcinek nie będzie w ogóle o LaFerrari. Niestety, bo będzie o Audi RS4, którego obiecałem wam, które to auto obiecałem wam pokazać w następnym odcinku z Forzy. A ponieważ następny odcinek z Forzy jest teraz, no to będziemy jeździć Audi RS4, które sobie fajnie, myślę, że zrobiłem. Zaraz wam pokażę. Dostosowałem sobie osiągi, głównie pobawiłem się z prowadzeniem i trakcją, czyli dałem szersze opony, chyba lżejsze nawet felgi. O, tutaj mamy kilka samochodów do zdjęcia, tylko Superman. Wiesz, że jeszcze jedno zdjęcie i dostaniesz premię? Wow! Dobra, no to teraz... wiecie co? O, żeż ty jak się spycha, cwaniaczek mały, 500 kilo, chce się mierzyć z moim LaFerrari? Hello! Dobra, tu mamy warsztat. Jestem, kurde, strasznie ciekawy, jakie są tu części wizualne, więc tylko zerkniemy sobie. A, chyba standard. Wow! Kto by montował tutaj spoiler do LaFerrari? Przecież ono ma swój spoilerek piękny. Absolutnie odpada. No i standardowa dokładka. Nic specjalnego, tak jak myślałem. No dobra, wejdźmy do moich samochodów. I tutaj mam Audi RS4. Zrobiłem Audi na żółto. Dodatkowo jest tutaj dokładka i inny spoiler niż był w wersji... niż był w wersji standardowej. Chyba w ogóle nie było spoilera w wersji standardowej. Jeden z najlepszych kierowców na festiwalu. Zaznaczyłam pozycję w systemie GPS na wypadek, gdybyś chciał rzucić mu wezwanie. Oczywiście, że chcę, ale Audi teraz bardzo mi się podoba w tym kolorku. Dodatkowo we wnętrzu wygląda fajnie. Jest to bardzo wszechstronny samochód. Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie się teraz zbiera po takim moim delikatnym tuningu. Osiągi też troszeczkę zwiększyłem, ale tutaj zdecydowanie potrzeba było lepszego skrętu i bawiłem się bardziej tym prowadzeniem, a także dostosowaniem samochodu do właśnie lepszej trakcji, szczególnie żeby zachowywał się lepiej na zakrętach. No bo jeśli chodzi o
Ojej, to znowu ten kierowca chyba. Znaczy ten samochód na pewno. No bo przy starcie Audi już nawet stokowe bardzo fajnie się zachowywało. Prawie wcale nie buksowało. Troszeczkę tam może trochę więcej niż Skyline, ale i tak bardzo, bardzo ładnie startowało, więc tutaj niewiele musiałem zmieniać, a bardziej jeśli chodzi o skręt się pobawiłem. No i udało mi się dosyć dobrze dostosować Audi, chociaż powiem wam, że i tak Skyline mi się lepiej prowadził. Dobra, będę miał nagrodę za ten samochód. 15 tysięcy kredytów, nie jest to dużo, bo za kierowcę, którego próbuję teraz dogonić, za ogranie jego, dostanę więcej. Dlatego warto się tu nim zająć. Okej. O, i tam jeszcze jednego mamy samochoda do ozdjęciowania, więc szybko mu strykniemy fotkę. Okej. W ogóle tym aparatem można daleko wyjść poza nasz samochód. Nie jest tak, że możemy tylko dookoła naszego samochodu sobie wędrować. Ale zobaczcie, mogę naprawdę takie ładne zdjęcie zrobić z bardzo, z bardzo, z bardzo, z bardzo, z bardzo, z bardzo, z bardzo daleka. O, tu jest już limit, nie? Więc no troszeczkę tak dziwnie, bo wyżej kamery podnieść nie mogę. Mogę mieć tak teraz, o, to jest max nad ziemią, jak mogę mieć. Ale możemy zrobić sobie naprawdę fajne zdjęcie, ciekawe ujęcia sobie zrobić dzięki temu, że mamy fajne możliwości robienia tych zdjęć, nie? Że możemy sobie oddalić kamerę, zrobić jakiś fokus, ustawić sobie tryb efektu, możemy sobie ustawić czas naświetlania, fokus, przesłonę. Ustawimy sobie na niego fokus. O tak. Może tak troszeczkę. Zdjęcie perfekcyjne. No i myk, 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 przetwarza się coś tam. O, i tak sobie wygląda. Kurde. Fajne to jest, naprawdę bardzo mi się podoba. Można sobie zapisać, może sobie tu wpisać coś tam, nie wiem. Nie? No ale nie wiem, gdzie ono się pojawia i nie wiem, gdzie je odczytać. Jeśli osoby, które oglądają ten filmik, wiedzą, gdzie to zrobić, gdzie sobie to zdjęcie pobrać, czy tam jakoś zgrać na, nie wiem, pendrive'a, cokolwiek, to proszę, aby napisała mi w komentarzach, bo ja jeszcze troszeczkę tej konsoli nie ogarnę. Ale dobra, mamy tutaj tego małego gnojka do ścigania i zobaczmy, co on potrafi. Ho, ho. Znaczy, on pewnie będzie dobry. Mój samochód jest w klasie A. W klasie A, 800 punktów, a on jest S2! Także to nie są przelewki. I no, muszę jakoś tutaj sobie skracać drogę. Na szczęście moje Audi ma napęd na 4 koła, no ale na prostych może być lipa. Ależ pięknie brzmi ten samochód, wow! Dogania mnie! Woo! Nie ma bata! O kurde! Ale szybki skubaniec. Nie ma się co dziwić, no. Dwie klasy wyżej. Ale kasa też będzie niezła za niego. Fuck. Ślisko jest, ślisko. Nie mogę przy takich prędkościach wchodzić w zakręt. Szczególnie w Audi. No i w zasadzie w żadnym samochodzie. Ale piękna korwetka pojechała, ZR1. Niedroga jest tutaj, mógłbym sobie na nią pozwolić. Ale pokażę wam później może Ferrari, tak myślę, zobaczymy, może, no dzisiaj już wylosowałem Chargera. Muszę tego gnoja pokonać, nie ma bata. Ja w ogóle, jak nie nagrywam odcinków, nie robię tych w ogóle głównych wyścigów, misji, mistrzostw, tylko bawię się właśnie w tego typu ściganie i mnie to strasznie jara. Nie wiem czemu, ale mi się to jeszcze nie znudziło. Za każdym razem, kiedy wbijam do Forzy, wbijam dosłownie 5 poziomów na samym takim ściganiu. Ja pojadę sobie tu prosto, on nie wiem, co tu będzie ćwiczył, ale myślę, że jak pojadę asfaltem, nie będzie źle. Tam nas GPS troszeczkę podprowadził inaczej. O, shit. Nie da się mu, nie da się mu, nie da się mu. O, nie mogę wkręcić. Skubaniec. Dobra, rozbił się. Świetnie. Przez kwiaty, dobra. O, jedź, Audi, jedź, 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 jedź. Ale zrzucę. O, shit. Cieszę się, że nie mam teraz samochodu z napędem na tył. Dogania mnie ten z tyłu, ale tutaj na zakręcie on zwolni, bo oni tu zawsze na zakrętach jeżdżą bardzo powoli. Przez co się nie rozbijają jak ja tutaj. Ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Straszne to jest, naprawdę. Jedź, Audi. Jedź.
Na prostej może mnie wyprzedzić. Nie, 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 nie. Nie ma opcji, nie wyprzedzisz mnie teraz. I uwaga. Udało się. 59 tysięcy kredytów w kieszeni. Yeah. No tak, wybieram obecny samochód. Samochody w warsztacie, to który to jest ten mój? No to coś ewidentnie zbugowane. Nie mogę moją audycją zrobić mistrzostwa, ale to jest dziwne. Ja dziękuję, będę musiał jakimś innym autem jechać. Kurde, ja sobie specjalnie pod mistrzostwa zrobiłem fajny samochodzik, a tu taka lipa. No nic, to chyba zostało mi tylko dla Ferrari. Dobra, trudno. Ulica też jest fajna, no ale nie wiem, coś jest zbugowane, może będę mógł ją wziąć na następne mistrzostwo, zobaczymy. No ale skoro mam LaFerrari, no... Hej, słyszeliście te tłumy szalejące podczas ostatniego wyścigu? Daliście naprawdę niezły show. Podczas kolejnego etapu wycieczki wyruszymy do pięknego Montelino. Nie wiem dlaczego, podirytowało mnie to troszeczkę, chciałem koniecznie pojeździć Audi, no ale że... Ferrari chce tutaj bardziej zaszaleć, nie da się nie pokazać, no to będziemy jeździć Ferrari, czemu nie? Ferrari też jest zajebisty samochód, tylko po prostu miałem nadzieję, że pojeździmy trochę w Audi, które wylosowałem sobie poprzednio. Dobra, kurde, ale po przesiadce z Audi różnica jest kolosalna, powiedzmy przyspieszeniu i prowadzeniu. Nie, tym samochodem mam wrażenie, jakbym jechał jakimś go-kartem, naprawdę. I fajnie wyciszony jest ten samochód w środku, tak patrzę teraz na te zegary, do tego się zderzyłem. Ale fajnie wyciszony, nie słychać tak tego silnika jak na zewnątrz, tego silnika, tego wydechu i w ogóle całego samochodu. W środku brzmi po prostu tak sportowo. Wow! Cholera, tu trzeba patrzeć na tą mapkę! Dammit! Mamy kolejnego samochoda do zdjęcia. Chodź tutaj, cwaniaczku. BMW. Nie, Lexus. O, a to dziwne. Myślałem, że to BMW tak bryłą przypomina troszeczkę. A to jest bardzo... Kurde. A to jest bardzo fajne, że robi się te zdjęcia i pokazują się nazwy samochodów. Bo dzięki temu można naprawdę bardzo szybko nauczyć się nazw tych różnych wozów, które są w tej grze. I w zasadzie w tej grze jest bardzo dużo samochodów, więc można się nauczyć nazw wielu, naprawdę wielu marek modeli. Już nie chce mi się znowu robić zdjęcia tego auta, więc olejmy sobie. Kurde, dobra, tutaj kilka aut jest. Zobaczymy, czy te trafiki też się liczą do zdjęcia. Uwaga, raz, dwa, trzy. O, nie, jednak dwa. Nissan Juke. Nie podoba mi się ten samochód. Dosyć popularny jest. Wow! Słabo. Bardzo łatwo przesterować ten samochód. Naprawdę trzeba na zakrętach uważać. No ale mówię, to nie jest ten poziom, co w przypadku Agery. Tamten samochód naprawdę był straszny do opanowania. To było niesamowite, jak zarzucało tam dupę nawet na prostej drodze. Nie potrafiłem tego opanować i nawet po jakimś tam tuningu było ciężko, więc... Kurde, naprawdę. O, tego Mitsubishi chyba wygrałem w którymś tam odcinku, pamiętam jak robiłem wheel spin. No ale ono mi się niespecjalnie podoba. Podoba mi się... Kurde! Podoba mi się tam... Lancer Evo chyba 8 i 9. Cholera! Dobra, włączyły się światła, już myślałem, że po ciemku będę jeździł, ale nie. No, jeszcze jakieś 900 metrów, to już właściwie tutaj. Pieprzony murek. Myślałem, że mogę przejechać na przełaj, ale nie. No dobra, zobaczymy jak pójdzie w LaFerrari. Jest ciężko opanować na zakrętach, jak mówiłem, więc w deszczu jeszcze dodatkowo może być naprawdę problem. No, ale nie poddaję się. Tylko niektóre samochody z S2 prowadzą się świetnie bez żadnej ingerencji. Obawiam się, że troszeczkę może być tu droga po polnych trasach, ale oby nie. Oby nie było ciężko. Znaczy ciężko sobie może być, no kurde. Dobra, mistrzostwa Hypercar. To już nie przelewki. Chłopaki, którzy nimi jeżdżą, traktują to bardzo poważnie. Myślisz, że sobie poradzisz? Jasne, że tak, stary. Wybierz wyścig, aby rozpocząć mistrzostwa.
Dobra, to jedziemy najpierw tu po kolei, a co? Tu mam jakiś sprint, ja nie wiem czy tego nie robiłem czasem Agarą. Pamiętam też, że to było chyba w tym samym miejscu. No zobaczymy jak mi pójdzie w Ferrari, kurde. Zupełnie inna bajka jeśli chodzi o prowadzenie, ale jak widzicie jak jechałem tutaj, dojeżdżałem sobie, no to też miałem problemy troszeczkę z tym prowadzeniem. Też miałem problemy z opanowaniem tego samochodu. No ale miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Tak samo mam poziom trudności chyba profesjonalny, zaraz sobie zerkniemy. Mógłbym właściwie do tego auta włączyć kontrolę trakcji. To by troszeczkę mi pomogło. Zaraz zobaczymy jaki tu jest poziom trudności. Chyba teraz zmienia się pora dnia. Tak, będziemy jechać w dzień. No i mamy tu hardkorowców, już naprawdę. Oj, oj, oj. Dobra, poziom trudności. No i mamy pro, zupełnie jak w przypadku Agery. No i zobaczymy, czy sobie poradzę. Bez żadnych przygotowań, bez... nie wiem, próbnej jazdy tym autem na jakimś wyścigu. I bez kontroli trakcji, co też się przekłada na gorsze przyspieszenie. O, i na start i wylot z zakrętu. Trochę się ślizgam, no ale mówię, to nie jest poziom Agera. Właściwie to mógłbym troszeczkę tu zdjęć porobić. Myk, myk, myk. I już, proszę bardzo, ładnie. Jeszcze z przodu tam kilka aut było, ale oni się tu strasznie spychają, kurde. Koleś rzeczywiście nie żartował z tym, że ci zawodnicy traktują te wyścigi strasznie poważnie. No zobaczcie, cały czas mnie zderzają, no nie? Się nie bawią tu w klocki Lego. Jest różnica między tymi słabszymi klasami, wolniejszymi, a tą klasą S2, jeśli chodzi o trudność. No po prostu się gamonie spychają, jak się da. Dobra. Ej, fuck! I dupa zbita! Cholera, jest naprawdę bardzo ciężko dogonić ich tutaj. To był dopiero pech. Po czymś takim trudno będzie wygrać mistrzostwa. Chyba cię posrało, koleś. No jak ja mam wygrać mistrzostwa, skoro on mi pierdzieli takie głupoty? Kurde, zaraz to wygram. Tylko ustawię sobie, włączę może kontrolę trakcji. Będzie mi lepiej, myślę. Zobaczymy. Jest ciężko, ale naprawdę... lepiej niż w Agerze było wtedy. No kurde, tamten samochód. No ale tak leciutko, gęsto ci gaśnie, była lipa. No teraz włączona kontrola trakcji, zobaczcie. Troszeczkę tylko pomienił i jest. Jest, już jedziemy na pełnym gazie. Dobra, jestem ostatni. Nie no, spokojnie, spokojnie, damy radę. Zobaczcie teraz, co się dzieje. No, chodź cwaniaczki, chodźcie cwaniaczki. Ale się pchają z tyłu, z przodu. Ten mnie hamuje, tamten mnie pcha, no kurde. Ale Bugatti ma przyspieszenie, zobaczcie gnoja, kurde, nie idzie go gonić. Dobra, ale teraz polecisz do przodu, bo cię ja zepcham, gnojku. Thank you.
Kurde, ale różnica bez trakcji, bez włączenia kontroli trakcji i z włączoną jest jak niebo a ziemia. Naprawdę. Poziom trudności jest ten sam. No poza oczywiście włączoną kontrolą trakcji, bo to też wpływa na bonus do punktów. Ale kurde, no ten samochód zupełnie inaczej się teraz jeździ, no. To jest oczywiście zrozumiałe, no bo tak powinno być. We wszystkich nowoczesnych superautach i ogólnie samochodach jest włączona ta kontrola trakcji, więc no, jak ktoś słusznie zresztą zauważył, pisząc w komentarzach taką opinię. I tak trzeba jeździć dobrze, no i tak nie idzie mi tak jakbym chciał, czyli nie jestem na pierwszej pozycji. Ale no zobaczymy, może uda mi się mistrzostwa wygrać. Jak widzicie, poziom jest wysoki. Grając sobie na takim samym poziomie trudności, czyli pro, w poprzednich zawodach, gdzie mieliśmy niższą klasę, no szło mi dużo lepiej niż tutaj. Może powinienem więcej tunelu aerodynamicznego używać, ale ogólnie pozycja jest lepsza niż była. Było nieźle, tak? Zgarnąłeś kilka punktów. Skup się, żeby wygrać następny wyścig. No, poszło tak sobie, nie powiem, że poszło mi dobrze, ale jest dużo lepiej z kontrolą trakcji. I tak trzeba dostosowywać prędkość do zakrętu, no bo potrafi wywalić. Kolejny poziom, kolejny wheel spin. Jest, te poziomy tutaj, wow, naprawdę nabijają się bardzo, bardzo szybko. No ale teraz Ferrari zachowuje się zupełnie inaczej. To co mówiłem na początku odcinka, teraz jest lepiej z tym po prostu. Dobra, zobaczmy. No, samochód już dzisiaj wylosowałem, więc auta raczej nie będzie. 18 tysięcy. Robimy fotkę. Co to jest za auto? Wygląda z przodu troszeczkę jak Koenigsegg, a to jest Noble M600. Dobra. No i... oj, tutaj nieopodal mamy start kolejnego wyścigu, więc sobie podjedziemy. Czemu nie? Nie wiem właśnie, czy teraz mi się też kontrola trakcji włączyła, czy ona jest wyłączona w ogóle, czy wszystko jest tutaj wyłączone w jeździe dowolnej, ale czuję, że no, ten start był taki lepszy w Ferrari teraz na asfalcie i mniej myliło, więc myślę, że ta kontrola trakcji jest włączona również w jeździe dowolnej. O, w jeździe off-roadowej samochód niespecjalnie się spisuje. Spora odległość hamowania i tak samo mieli po prostu długo, więc to raczej nie jest samochód na offroad. raczej nie, jak widzimy na załączonym obrazku. Prześwit jest taki, że ledwo szpilkę można włożyć. Ale jedziemy kolejny wyścig. Wyścig wzdłuż szlaku. Pagani, Agera, Porsche. Lecimy. No i teraz przydałoby się wygrać, żeby zdobyć punkty klasyfikacji generalnej. O kurde, ale tu pędzą. Też wypadają z tych zakrętów. Ale sobie radzą. Widzę, że Aventador. Aventador w ogóle jest bardzo tani w Fordzie. Tak jak LaFerrari kosztowało jakieś 700 chyba tysięcy tych kredytów, tak Aventador kosztuje 200 tysięcy. Teraz jeszcze dokupiłem sobie, znaczy dorobiłem sobie taką zniżkę, bo to wynika z umiejętności. No to teraz jeszcze mam 10% zniżkę na wszystkie auta. Także jeszcze mniej po prostu będzie kosztować Aventador. No i LaFerrari także. Pięknie. Podobny fragment trasy tutaj, tylko że to są chyba okrążenia, z tego co wiem. Ops, ops. Oj. Jak ja jeżdżę. O kurde. No ale jestem na pierwszej pozycji jak na razie, więc tylko utrzymać i będzie git. Kurde, myślałem, że tu jest 12 okrążeń. Na szczęście to jest sprint, źle spojrzałem. O kurde, trochę offroadu. A raczej drogi takiej szutrowej. Nie wyobrażam sobie, żeby taki samochód jeździł po tego typu drodze.
ale widziałem gdzieś na YouTubie, możecie sobie poszukać filmik, jak ktoś w Ferrari Enzo jeździł właśnie po, no, bezdrożach, ale to była taka bardzo dobrze ubita droga gruntowa. Nawet nie wiem, czy nie taka szutrówka jak tutaj, z tym, że naprawdę taka dobrze ubita, bo inaczej tym samochodem by się po prostu ryło. No i być może troszeczkę prześwit został zwiększony. Ale teraz bez problemu udało się wygrać te zawody. Zupełnie tym samochodem inaczej się jeździ niż w Koenigseggu. Jest znacznie lepiej, jest niebo lepiej. I w generalce automatycznie jestem na pierwszej pozycji. Jestem bardzo zadowolony z tego przejazdu, chociaż jak widzieliście, jechałem troszeczkę jak szalony, ale też było kilka takich zakrętów, które naprawdę bardzo ładnie mi się udało pokonać. Co na plus. Lecimy dalej. Myślałem, że będzie gorzej, że też mi będzie trudno szło w tym LaFerrari, bo ten wyścig był troszeczkę taki, a ten poprzedni był taki troszeczkę kontrowersyjny dla mnie i zapisał się w mojej głowie jako bardzo, bardzo trudny ze względu na samochód, jaki posiadałem. Nie wiedziałem, że w tej grze jest aż tak ogromna różnica między samochodami. No ale tutaj mamy trakcję włączoną. W sumie może jakbym włączył kontrolę trakcji, chociaż ja chyba włączałem nawet kontrolę trakcji w Koenigseggu. Ja i tak była lipa z tym, z tą jazdą tam. Nie pamiętam już nawet. No ale nie chcę do tego samochodu wracać. Już. Co tu mamy? A, drewator o dużych umiejętnościach. Ty masz ciekawy samochód. Ty masz Pagani jakieś. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, jakie. Czy to jest Pagani Cinque? To jest, wygląda jak Pagani Cinque, ale ten tył jest taki... A nie, po prostu pomalowane jest na biało, a nie na czarno, jak ja to zwykle widziałem gdzieś tam w internecie. Pagani Cinque Roadster? Serio? Ten samochód nie ma dachu? Ja wiem, czy to taki Roadster jest. Może dach ma składany jakoś, nie wiem, ale... Wyglądał na dach twardy. Pomalowany. Dziwne. Później będę się ścigał z tymi mocnymi hardkorowcami. O kurde, nie da się jej tak łatwo wyprzedzić. Dawaj mi tunel aerodynamiczny. Kurde, jedzie! Ja pierdziele, pierwszy raz coś takiego widziałem. Oni tymi super szybkimi samochodami już się nie bawią w pokonywanie ronda tak dookoła, jak powinno się jechać. Jadą przez środek, tak jak ja zawsze jeździłem. Nieźle! No to rzeczywiście poziom trudności w tych super szybkich samochodach jest znacznie wyższy. Bugatti. Z jakimś tam malunkiem. Śmiesznym, ale zawsze. No i już widzę cel. O, tutaj chyba sobie nie skrócimy, a jednak można skrócić, ale... A tutaj sobie raczej nie skrócę. Nie wiedziałem, że tutaj nie można skrócić, no bo czasami te... Nie wiem, skróty są zdradzieckie. Raz możesz sobie mocno skrócić, przyciąć wała tak zwanego, a raz po prostu musisz idealnie jechać drogą. No ale dobra, próbujemy. Aż, ten mi zasłonił, już bym był na trzeciej pozycji może, na czwartej. No i tu Koenigsegg Agera przoduje, zobaczcie, ja nie wiem. Teraz tylko tutaj w lewo pojechać na skróty do mety i gitara załatwione. Niestety nie da się tak, trzeba zaliczać punkty kontrolne. Ale kurde, nie wiem, oni mają chyba jakieś teraz słabsze umiejętności czy coś. Zobaczcie, ja ich wyprzedzam jak chcę. Za łatwo mi jest tutaj. Może to taki wyścig, czy nie wiem. Ta kontrola trakcji na pewno bardzo dużo dała. Bez kitu. Dobra, będziemy skręcać chyba trochę na drogę gruntową albo szufrową. No spadaj mi stąd, ależ ty szeroki jesteś ty, Veyronie Bochenku. A jednak wydawało mi się, tutaj też jest asfalt. Szeroki ten Bugatti Veyron, kurde, nie da rady go wyprzedzić. Pół ulicy zajmuje. Pierdzielony. No chodź, Agera, chodź.
Tak jest! I do końca gaz. Co mnie tam goni? Agera, no Agera. Myślałem, że MP4, bo też takie światełka bardzo podobne, ale MP4 by w tej klasie raczej nie była, chyba że jakaś MP4 F1. GT3, GT4, nie? O rany! Jak się na ciebie patrzy, wydaje się to takie proste. Pięknie, wygrałem. W LaFerrari to jest proste, koleżko. Ale jeszcze bym chciał mieć Aventadora, chociaż wiecie co? Aventador wydaje mi się taki troszeczkę oklepany. Już go tyle razy w sieci gdzieś tam widziałem, na Instagramach, nie Instagramach, że... Tak jakoś mi się on znudził z wyglądu. Ale też tak wspaniały samochód po prostu nie może się znudzić, no nie może. Wiem, jak go w rzeczywistości widziałem to... No ale widzicie tyle tych zdjęć, już przeróbek, różnych jakichś tam malowań śmiesznych na tym Aventadorze, że on się po prostu mi znudził. Pod tym względem. Tutaj mamy okrążenia. Jedziemy. Tym razem chyba będzie można na przełaj troszeczkę pojechać, żeby dojechać do tych zawodów. Tak, pięknie. I tutaj jeszcze muszę sobie skrócić chyba. Mek, mek, mek. Mek, mek. Jest. Jesteśmy na miejscu. Oby w dzień, oby w dzień. Znaczy w nocy też możemy pojechać raz, no już. Ostatnie zawody to sobie możemy pojechać w nocy. To są okrążenia. Więc będzie troszeczkę inaczej. Nie, jest dzień. Ostatnie zawody. La Ferrari na przedzie. O, Huayra się pokazała. Lecimy. Jesteś na doskonałej pozycji. Wygraj ten wyścig i mistrzostwa są twoje. Dwa bochenki. Tak, dwa bochenki i jedna pojedynka. Widzę, że pojedynka jest... W sumie La Ferrari też mało popularne w tych mistrzostwach. Dobra, tu są okrążenia. Trzy okrążenia aż, wow, nieźle. Dobra, lecimy tunelem. Aj, 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 aj. Kurde, nie dadzą się wyprzedzić. Znaczy nie mogę tutaj też tak za bardzo szarżować, no bo bardzo łatwo tam wypaść z tej drogi szutrowej, z trasy ogólnie. I no i nauczyłem się troszeczkę hamować z prostymi kołami, to jest bardzo ważne w Forzie. I zresztą w każdej grze wyścigowej, gdzie zachowana jest jakaś tam odrobina symulacji z tej jazdy, że jak się skręca kołami, no to po prostu droga hamowania się wydłuża znacznie. Teraz nawet nie muszę za bardzo się starać, w sensie być na pierwszej pozycji. Czwarta pozycja to będzie miejsce, które mnie w 100% zadowoli. Acz będę się starał na pewno zdobyć coś więcej. Oj, troszeczkę za słabo tu wszedłem. Ale Bugattiemu się wyprzedzić teraz nie dam. Kurde, z grubą dupą. Dobra. Lecimy. Szósta pozycja, jeszcze dwie i już będę happy. Ktoś tam sobie rozwalił chyba dokładki. Albo cały zderzak. Ooo, wypadłem. Za duża prędkość, mimo że naprawdę dosyć ostro hamowałem. Chyba powinienem troszeczkę później hamować, jak mi się wydaje. Ale z drugiej strony też nie chcę hamować na samym zakręcie, więc wolę troszeczkę wcześniej i bardzo ładnie wziąć ten zakręt, niż się martwić. A tak mu się wypchałem, a co? Można odrobinę driftem, a co? No i gonimy bochenka. Bochenka wyprzedzę i już będzie git. Wow! Koniec!
10 punktów. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać mistrzostwa. Ha! Na równo, na równi co prawda z moim rywalem, ale wygrałem. Super sprawa, kolego. Masz zaliczone kolejne mistrzostwa. Oby tak dalej, a może uda ci się wywalczyć miejsce w finale festiwalu Horizon. Ho, na pewno się uda. Dobra robota. Dzięki tej wygranej jesteś dwa razy bliżej finału Horizon. Czemu dwa razy bliżej? Wow, kolejny wheel spin, nieźle. Fajnie, udało się wygrać na Ferrari mega samochód, chociaż też troszeczkę są problemy na zakrętach. No ale wiesz, takie problemy to są już akceptowalne. Spotkamy się na miejscu. Zdecydowanie akceptowalne, jeśli chodzi o jazdę. To nawet nie są problemy, to jest po prostu samochód sportowy z ogromną mocą pod maską, pod klapą. No nie rozśmieszajcie mnie, 16 tysięcy. Dobra, zobaczmy, czy któryś z tych samochodów tutaj, z tych trafików jest do fotografowania. Myk, myk. O, Ford Fiesta. Dobra, jeszcze 4 samochody i będzie kolejna nagroda. Również niewielka, bo 16 tysięcy, ale 16 tysięcy do 16 tysięcy i będzie niedługo milion. No i będę mógł kupić bochenka, chociaż bochenek teraz staniał mi pewnie o jakieś 100 tysięcy. Dzięki temu, że mam zniżkę 10%. Tutaj mamy P1. O, jeszcze Subaru się wkręcił. To ten trafik. No. Także tak to wygląda La Ferrari, jeśli gracie Forza Horizon, a nie macie jeszcze tego samochodu, chociaż dziwne, jeśli ktoś by nie miał tego auta w swoim garażu, w swoim ekwipunku, nazwijmy to. No bo to jest tak piękny wóz, że na pewno każdemu rzucił się w oczy, chociażby przejeżdżając obok jakiegoś innego gracza, albo samochodu ruchu ulicznego, albo po prostu drivatara, i widząc to auto, na pewno zwróci każdego uwagę. Chociaż myślę, że niektóre te drivatary są pomalowane, mają jakieś tam malowania na sobie, a mi się wydaje, że LaFerrari wygląda pięknie w tym swoim standardowym, czerwonym, diabelskim kolorze. Piękne auto, pokażę wam jeszcze ze środka, jak to wygląda, bo tak troszeczkę ze środka nie jeździliśmy. Na tej kamerze jeździ mi się tak nie najlepiej, szczególnie szybszymi samochodami, no bo małe, troszeczkę małe pole widzenia jest. No, tak mi się wydaje, że po prostu jest mi się gorzej, dlatego wolę tak. Ale zwróćcie uwagę na odbicie wnętrza na przedniej szybie. To jest absolutnie niesamowite w Fordzie, że tak to zostało odwzorowane. I rzeczywiście nawet te cienie drżą podczas jakichś tam gwałtownych przyspieszeń albo hamowań, albo nawet zderzeń, jak w tym przypadku, kto mnie tu gwałci, Aventador. To jest niesamowita gra, naprawdę. Dziękuję wam bardzo, że byliście na dzisiejszym odcinku. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, na razie, pa pa.